Como que crack construi, construir, Siemanko, tu Matt, podcast Rap Matters, portal brakkultury.pl. Dziś Słuchaj Trochę Szerzej, cykl, w którym mówię o książkach o rapie, książkach pisanych przez raperów czy biografiach. Dziś Lamon i Hawkins i jego Raw: My Jenny Into The Wood, książka wydana w 2018 roku przez Picador. I z racji tego, że książka jest dostępna tylko po angielsku, będzie to raczej omówienie niż taka typowa recenzja. I uwaga, oczywiście będą spoilery. Zanim przejdę do e, tego wideo, podziękowania składamy Jackowi, Marcinowi, Adamowi, Mateuszowi, RT, Piotrowi i Danielowi, a także Mateuszowi i Wojtkowi, którzy sprawiają, że cash rules everything around me. E, wielkie dzięki dla patronów, i oczywiście możecie do nich dołączyć. Gdy wymieniacie członków Łotęgu, to Jugoda na pewno wspomnicie gdzieś dopiero pod koniec stawki. Nic dziwnego, na pierwszej płycie nie miał zbyt wielu zwrotek, to inne wejścia są klasyczniejsze, bardziej zapamiętywalne czy ikoniczne. Nie bez przyczyny bałagane nawija ja jestem metod, a ty Jugod. Na wydanie z solówki Jugod też musiał trochę odczekać i. Choć pierwsza z nich, czyli Golden Arms Redemption, się ozłociła, no to twórczość raczej nie była w Polsce szeroko dyskutowana, to się niedługo zmieni, gdy zaczniemy z chorym pazem nagrywać *Luteng Special, ale na to mamy jeszcze czas. Jego książka natomiast zapowiadała się o tyle ciekawie, że Jugot w 2016 roku, czyli dwa lata przed wydaniem swojej książki, pozwał tank, pozwał grupę, pozwał ryzę i jego brata za zaległe tantiemy na ponad 2 miliony dolarów. Samuel Goldwyn twierdził, że film powinien zaczynać się od trzęsienia ziemi, zaś potem napięcie powinno tylko rosnąć. I Jogot na pewno próbował zastosować tę zasadę w swojej książce, bo mimo, że zaczyna typowo od lat swojego dzieciństwa, to dzieli się informacją chociażby o tym, że jako cztero latek zobaczył, jak kobieta skacze z dachu, i do tej pory ma ten obraz i dźwięk przed oczami. Zaraz później opowiada o tym, że dorastał bez ojca, tłumaczy jak bardzo mu to ciążyło, jak często pytał swoją matkę o to, kim ojciec jest lub był. Aż wreszcie dochodzi do momentu, gdy matka zdradza mu, że był dzieckiem pochodzącym z gwałtu. I to są dwa mocne sierpowe, które nadają tempo i ton tej książki. Jugot przechodzi do, do dość szczegółowych opisów życia w project, czyli niesławnych osiedlach socjalnych. Dużo mamy opisów wojen gangów i tych młodocianych, gdzie grupy nastolatków się biły czy starsi próbowali dojechać młodszych, ale też e, oczywiście mamy też te prawdziwe gangi, brutalne opisy i pokazujące realia późnych lat 80. i wczesnych 90., kiedy Jugot już zaczynał bawić się w dealerkę. no i po prostu nie było tam Kolorowo. Jego odrzuca tutaj trochę blokowych rotmin, dotyczących na przykład tego, że e, ludzie woleli generalnie chodzić z bronią i nawet kiedy ich złapano, woleli pójść na te kilka miesięcy odsiadki, niż e, dopuścić do tego, by ktokolwiek złapał ich bez bezbronnych. E, mówi też o tym, jak uczył się gotowania super Kraku. E, pisze o tym, że jego niania była super, pomagała mu w, le w lekcjach, robiła mu jedzonko, ale on jako jeszcze dzieciak widział, jak. jak Czpa przy nim krak. E, natomiast z takich bekowych rzeczy, to mówi, że najdziwniejszą rzeczą, jaką widział w The Projects, było to, jak psy się szczepiły dupami, a oni rzucali w nie kamieniami. No kurde, gościu, thanks for sharing, na pewno było to. E, niezbędne, że, żeby to zostało przekazane. E, bywa też dość dziwnie, bo Jogot na przykład przez dwie strony tłumaczy, że pistolet maszynowy MAC-10 jest jak Mona Lisa i w dość poetycki sposób opisuje piękno tej broni albo rozkminia jakiego ziomek Rastafarianin odprawiał przedziwne rytuały i dał mu amulet, który miał go chronić, do czego potem dopasował sobie teorię, że faktycznie to działało, bo ileś razy udało mu się uniknąć śmierci czy na przykład uciec przed policją jest oczywiście trochę typowego farmazoństwa, bo oczywiście Jugod mówi, że to on miał najlepszy krak na, na dzielni i wszyscy do niego walili drzwiami i oknami, że on był tym mądrym, który zarabiał, ale też odkładał hajs, nie to co inni. Mówi o tym, że umiał każdego podejść, że był jednym z najlepszych tancerzy w swoich rejonie, tylko zawsze przegrywał z, kole z kolegami gejami. No i są tam takie głupotki, anegdotek jest sporo, jedne są śmieszne, a inne są niepotrzebne, natomiast y, sama książka dzięki temu jest solidnym reportażem dotyczącym tego, co działo się wtedy w Project. A dlaczego tak długo rozkminiam wam zwykłe życie Jugoda, a nie mięcho, czyli muzyka, czyli to, czyli to co nas prawdopodobnie najbardziej interesuje, no bo tak wygląda ta książka. Przez ponad 50% jej zawartości najczęściej słyszymy o ulicy, o więzieniu, o zasadach, o kombinowaniu, o, czy o byciu pięcioprocentowcem. Gdzieś tam w tle przewija się rap, bo Jugot wspomina o tym, że dużo pisał, sporo rapował na ulicy, a z racji tego, że bujał się z, z Method Manem, czy to w pracy, bo taki też się podejmował jako nastolatek, e, czy na ulicy, no to współpracowali też często właśnie z nim pod tym kątem, no i refren the Cream Powstał podobno przy jugodzie. E, mamy też wątek, w którym autor tłumaczy, że namawiał Metodmena, żeby skończył z życiem na ulicy, bo według niego nie nadawał się do tego, chociaż był podobno bardzo szybki i potrafił szybko uciekać przed, przed policją. E, tylko Kazał mu Jogod Metodowi oczywiście, kazał mu wziąć rap, się za rap na, na poważnie. Nawet jak Jogod był w więzieniu, to, to jego koledzy mieli dawać metodowi High to, by on już nie musiał dealować, by mógł zejść z ulicy i zająć się tym, co przyniesie potencjał na to, by mógł się stamtąd wyrwać. No i to oczywiście bardzo ładnie ze strony Jogoda. W ogóle ten wątek oderwania od ulicy jest bardzo ważny i też zajmuje sporo miejsca. Autor twierdzi, że. Bardzo szybko zdał sobie sprawę z tego, że to nie ma sensu, ale dopiero namowa ryzy sprawiła, że faktycznie rzucił dilerkę i poświęcił się rapowaniu. Gdy książka skręca już w stronę rapu, Jugodne na szczęście trochę zmienia ton. Nie brakuje mu pokory. Sporo pisze o tym, że z własnej głupoty trafił za kratki, przez co no, nie ma go zbyt wiele na, na Enterdewu. Mówi o tym, że sporo koncertował z chłopakami jeszcze przed wydaniem płyty, szczególnie po koledżach i lubił to, ale wspomina też, że już po wyjściu z więzienia. Było mu trudno nawijać w studiu, wkurzał się, palił się przed, przed mikrofonem, e, wypadał z bitu i dopiero z czasem, z pracą, z pomocą Kapadony, też e, trochę poustawiał sobie w głowie, dzięki czemu na drugim albumie jest już go więcej. W ogóle wątek Kapadony jest e, no niekoniecznie bardzo rozwinięty w tej książce, ale Jugot pisze o tym, że szczególnie jego brat e, był odpowiedzialny za większość slangu Utangowego, bo po prostu tak się por porozumiewał, oni tym przesiąkali i zarówno Kapadona, jak i właśnie jego brat wymyślali slangowe słówka na dosłownie wszystko, co ich otaczało. Co do tego koncertowania po koledżach, wrócę do, do tego wątku, dlatego, że on jest pokrótce wspomniany w serialu Wootang The American Saga, natomiast Jugot e, przypomina, że ten skład nie wziął się znikąd, że oni naprawdę sporo pracy włożyli w promocję jeszcze przed wydaniem debiutu i to nie był, nie wiem, jeden koncert, tak jak było to pokazane w serialu, tylko było ich naprawdę dużo i, i zjeżdżali trochę e, tych kampusów by przekazywać łotankowe e, kawałki, by się promować, i to bardzo nakręcało e, z późniejszą sprzedaż i rozpoznawalność składu. No i te wszystkie kolejne kroki, e, jak wydanie singla, były niezwykle ważne dla grupy. W serialu to jest tak trochę skrócone. R rozumiem, oczywiście, konwencję serialową, to nie dało się tego tak dużo rozpiniać, ale to, to był długi proces, a nie tak, że wszystko zrobiło się hopsiub, nagle zawiązał się skład i, i, i Elo. Okres łutęgowy tej książki jest słodko-gorzki, bo mamy Jugoda w wersji co to nie on, czyli najlepszy dupeczki ruchał, że prawie udało mu się poderwać Kim Kardashian, ale gdy do niego oddzwaniała, to telefon odebrał nie on, tylko inspektor Dek i odwalił jakąś manianę i potem już nigdy nie chciało od niego odebrać się telefonu, ale tak naprawdę to żadna strata, bo był taki okres w życiu Jugoda, gdy miał aż 12 partnerek jednocześnie, a w międzyczasie oczywiście jeszcze wymyślił koncept kawałka All I Need mena, który zdobył Grammy, no i całe to wymyślanie polegało na tym, że Method Man miał jakąś swoją ukochaną... i bardzo przeżywał ten związek, który ma być, bo był wkręcony... aż Jugot mu powiedział, ty słuchaj stary, może napisz jej kawałek. No, genialnie, genialnie to wymyślił Jugot, naprawdę. Wow. Jest też sporo zabawnych anegdotek i sporo tribiutów dla poszczególnych członków składu... ale chyba nie ma sensu o tym zanudzać. Natomiast Jugot momentami podważa jedność grupy... i to wcześniej niż mogłoby się wydawać. Bo mówi na przykład o tym, że gdy jego syn został postrzelony to poza metodmenem nikt się tym nie przejął, nie dzwonili, nie wysyłali kasy, nie interesowali się i to jest dość dziwne. I w ogóle ten moment książki jest jest bardzo mocny, bo to nie było jakieś tam postrzelenie, a jego syn spędził kilkanaście lat jeżdżąc po różnych szpitalach. Obecnie na szczęście jest ok i tak jak ojciec został raperem, wystąpił nawet na płycie Greka polskiego Producenta o takiej zyfcy oczywiście w kawałku Heart, no i nazywa się Intel, jak coś, jakbyście chcieli posłuchać. A wracając do kwasów, no to jego jest też trochę sour, taki Sour Grapes. Narzeka, że jego solówką nie zajęto się należycie, że ryza już nie chciało się nad nią aż tak pochylać, jak na poprzednimi. Razem ze sobą oczywiście wspomina Inspekta Dekacz i, i, i Masta Kill, który rzeczywiście wydali swoje materiały stosunkowo późno, ale narzeka, że management Wu-Tangu był skoncentrowany wokół Ryzy i Divina, czyli jakby zarapował e, Pomidor brata i menedżera. E. Ryzy, i zdaniem Jugoda dało się lepiej tym wszystkim za zarządzać. I eee, delikatnie mówiąc, im im dalej w las, tym bardziej się to ro rozłaziło, a po sukcesach przyszedł moment, moment dekoncentracji, na czym ucierpieli ci mniej znani raperzy z Utangu, jak właśnie on. Eee, są wątki kolejnych płyt, ale już robione bardzo po macuszemu. Z takich ciekawych informacji to a Better Tomorrow Jugod uważa za bardzo słaby album, nagrywany już bardzo na siłę i niekolektywnie. Czyli nie zbierali się razem w studiu, tylko to powstawało po prostu w Jakich tam częściach. Z kolei Once Upon a Time in Charlene nazywa skamem i po prostu zbiorem zwrotek, które nie są albumem. Ktoś rzekomo chodził i je zbierał, to miała być jakaś kompilacja, a finalnie tak jakby stworzono wokół tego aurę albumu, którym to nie jest. I twierdzi, że jak to wyjdzie. To będzie walczył, żeby od razu zdjąć ten album i że podobno to nie tylko on jest zły. Oczywiście kasy ze sprzedaży tej pojedynczej kopii też, też nie widział, no ale przypominam, że książka została wydana 6 lat temu, więc może tutaj się już troszkę pozmieniało. Także Reza dostaje mocno w tej kwestii biznesowej, ale Jogot twierdzi, że no tak naprawdę wszystko mu zawdzięcza odnosi się do niego z szacunkiem i w ogóle panowie potrafią oddzielić biznes od przyjaźni. Co też tak jakby widać z drugiej strony, bo już po pozwie i ugoda, e, i tak jeździł na łótęgawek. Koncerty, więc no taka zabawna sprawa w sumie, że z jednej strony sądzą się o sporą kasę, a, a z drugiej strony jednak koncertują. Bardzo mi się podoba, że pomimo tej bariery, tego ewidentnego koloryzowania niektórych faktów, jego w znacznej części jest bardzo skromny i relatywnie rzadko jest tutaj w tej opcji wałęsy, który mówi, a ja mu wtedy powiedziałem. Eee, raczej podkreśla swoją wutangową rolę jako team playera, jako gościa, który nie odpuszczał koncertu, nie zgrywał gwiazdy, no ma spory żal o to, że jego kariera. Nie wystrzeliła tak jak Rekłona czy, czy Ghostface'a, ale nigdy nie pisze, że był od nich lepszy, czy że jemu się bardziej to. Należało. Wydaje mi się, że jednak zna swoje miejsce w szeregu, ale no po prostu czuję niedosyt. Sama książka jest spoko, jest luźno napisana, szczerze brzmiąca, bo Jugod wiele rzeczy nie musiał mówić, a jednak podzielił się nimi. Są tutaj też takie niewyredagowane momenty, w których Jugod się zapętla i powtarza jakieś myśli. Moim zdaniem też trochę za dużo jest tego skoncentrowania na ulicy czy dilowaniu, bo są miejsca. W których ta książka brzmi jak poradnik do bycia dealerem w Stanach. Dlatego też brakuje mi rozwinięcia tych innych wątków, wątków muzycznych. Kariera solowa to w zasadzie tylko kilka zdań, kilka stron natomiast przeczytać warto, jakby co jest też napisana prostym językiem, a pewnie nie doczekamy się tłumaczenia, więc jak macie sięgnąć po nią, to raczej w oryginale. I tyle ode mnie, dzięki za wysłuchanie tego odcinka do końca, przypominam, że podcast Rap Matters jest darmowy i możecie go słuchać na YouTubie oraz na platformach podcastowych, możecie postawić mi kawę w serwisie buycoffee.tu, a także zostać patronem podcastu w serwisie Patronite, link w podpisie zachęcam zapraszam też do subskrypcji tego kanału do zostawienia po sobie śladów w postaci łapki w górę czy komentarza, to naprawdę wiele dla mnie znaczy, zapraszam na swojego Instagrama, Twittera, Facebooka oraz na Discorda. Brak kultury na razie.